Siema, jestem Bizonej, a to jest Dziedzictwo Hogwartu. Odkryłem w końcu, jak na przykład wyłączyć mój szalik. Na przykład mogę sobie tutaj go włączyć i wyłączyć, proszę bardzo. Mogę sobie tak poukrywać te rzeczy, które dają mi statystyki, ale no nie muszę ich pokazywać na sobie, także to jest fajne. I zastanawiałem się, czy taka opcja w ogóle jest w tej grze. I oczywiście jest. A to jest taki sklep, w którym jeszcze nie byłem. I to jest jakiś Astry i tak dalej. To są rzeczy do roślin. To ogólnie... Z tego co widziałem, jest skrzynka. Ja bym sobie ją oblutował. Bo dlaczego by nie? Proszę bardzo. Zakryję się. Proszę, proszę. Chodź. Pyk! Oblutowana. I tutaj jest jeszcze jedna taka rzecz. Takie lustro, które można w którym można użyć Lumos. Okej, to jest jakieś trawsko. I tu jest komin. Okej, dobra, to sobie mogę wyłączyć na razie. Dobra, to się rozejrzę na zewnątrz. Dawaj, wyłaj stąd. Gdzie tutaj? No dobra, to są budynki różnego rodzaju. To jest trawsko, więc może gdzieś tutaj coś może być na górze. Bo mogę tutaj wejść, proszę bardzo. O, jest i komin, proszę bardzo. Okej. Okay. Wszystko na dłoni, panie. Dawaj, wskakuj. No i dobra, tu jest komin, tu jest taka ćma. To jest jakiś w ogóle... A. Pytanie, czy mnie będzie widzieć ta skrzynka? Nie, nie widzi mnie, bo ma przymknięte oko. Ja sobie tutaj wezmę znowu, proszę bardzo. 1000 golda za darmo, cyk. Widzi mnie? Chyba nie widzi mnie. I to mi się podoba. Chodź. Cyk! O, co się dzieje? No, to się dzieje, że właśnie zostałaś okradziona. Dobra, to jest coś, co bym chciał sobie zebrać. Chodź. Chodź za mną. Chodź. Zaprowadzę cię do twoich kolegów, no chodź. Cyk, zaskok. O Boże, ale żeś upadł normalnie. Upadek bohatera. Proszę bardzo, tutaj masz swoje miejsce, gdzie powinieneś być. Expa dostanę? Czy... No powinienem chyba dostać expa na pewno. Tak? Nie, ale jest strona przewodnika, proszę bardzo. Aha, myślałem, że to mogę przeczytać, okej. Okay. 80 expa, okej, okay, to mi się podoba. O, to jest następne coś. Cyk. Następny exp. Drzewo w muchomorach i astrach. O! To ogromne drzewo w owijących się gałęziach podpiera sklepienie sklepu muchomory i astry. Okej. Okay. To jest fajne. Fajne takie drzewo. To jest oblutowana skrzynka, ona już nie otworzy nigdy oka. To jest koleżanka, która daje mi jakieś przepisy do roślin. Ja bym sobie chciał zobaczyć, co tu można u niej kupić. Dzień dobry, pani. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than four to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stalk so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Or if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Okej, okay, dobra, nagadałaś się, dzięki. Chce pani powiedzieć, że ktoś tutaj zginął? Someone died here. Aye, fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. No, pokaż mi, co tam masz. Well, what say we show you some of what's available? A dawaj. Masz tutaj wspomagacze, tą kapustę masz i masz mandragorę, widzę, poznaję. I to jest ta jadowita tentrakula. Nie. To jest nawóz, kompost bogaty w substancje... Aha, no tak, ono pomaga mi szybciej wzrastać rośliny, żeby nie czekać na przykład 10 minut, tylko na przykład, nie wiem, 7, może mniej, 5, nie wiem. Nasiona chińskiej kapusty kąsającej. Nie używam tej kapusty, za bardzo mi się ona nie przydaje. Mandragora, wszystko to jest drogie. Nasiona jadowitej tentakuli to w ogóle porąbane. Ja pierdź, 1050 porąbało ci, kobieto? Możesz patrzeć w lustro? Tu mam jakąś szatę, to ją sprzedam. Tu mam coś niezidentyfikowany przedmiot na głowę, tak, na głowę, okej. Okay. Czyli nie mam jak tego zidentyfikować, nie widzę statystyk. Dobra, dziękuję pani, myślałem, że tutaj będzie coś ciekawego, ale jak na złość nie ma. Dobra, to bym teraz się udał do całej tej klasy eliksirów. To jest eliksir Andrews, dawaj. Użyłem go?
A, i teraz go użyję. Dawaj, pi. Proszę bardzo. Powinienem pewnie użyć go w walce, ale jak coś to sobie wytworzy. Eliksir Maxima, pi. I eliksir skupienia. Cyk, pi. No i załatwione. Weź udział w lekcji eliksirów w trakcie dnia. No, o kurde, jak ja wyglądam. Ale jaja. Okej, dawaj mi dzień. Czy oni nie mieli pieniędzy na dialogi, że na więcej dialogów, czy co? Bo na razie to tak omijają by te lekcje. No dobra. Chodź do profesora Sharpa. No jest tutaj. I completed your assignments, professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Okej. Concentrate. Do not let your mind wander. No dobra, o Boże, no dobra. Cyk, cyk, cyk. I cyk. A, prosto. Depulso. Jak nie można wykryć pulsu, to jest depulso. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your past. I suggest having a go at the enchanted books here. Levioso! Okej, sorry gościu, ale nie wiedziałem co do mnie mówisz. Okej, zakończyłem, wszystko okej. Mogę sobie gdzieś to wypróbować, to i mogę sobie robić inne eliksiry. Gdzie to sobie mogę wypróbować? Co mówiłeś gościu, że gdzieś tutaj coś jest? Dawaj. Skanuj. Jest tu gdzieś coś, na czym mógłbym wypróbować ten zaklęcie? Gościu się od... Chyba jakąś schizofrenię ma. Dobra, to ja stąd wyłażę. Misja wykonana, zobaczę jak to zaklęcie w ogóle działa. Depulso. To jest to, tak? Odepchnięcie. O kurde, no dobra, to jest dosyć fajne zaklęcie, to trzeba przyznać. Nie mogę na razie wypróbować, dopiero na przeciwnika jakiś sensowny wypróbuję, okej. Co, będziemy latać? Tak jest, chyba tak, nareszcie. Miotła mocy. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop the loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Tak to się robi. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ja w tym z tej zbroi rycerskiej. Świetnie. To lecimy, nie? And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. A jakbym chciał sobie dłużej polatać, ile kosztuje paliwo na miotłę? Good. Now, wow. For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Wow. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Tak, świetnie mi idzie, proszę pani. I think I'm getting the hang of this. No nie do końca. Dawaj, dawaj. Da się jakoś przyspieszyć? O! Ja pierdzielę. Ale mi poszło beznadziejnie. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we?
No, z przyjemnością, prowadź koleżanko. Pokaż mi, jak tu się lato. Loto. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. O Boże. Do góry. What a view. No stary, ja nawet nie mam pojęcia, co tutaj robię. O Boże, to będzie jak misja, kurde, w GTA z lataniem samolotem. Chryste Panie, dawaj. Tędy, przelatuj. Czemu to muszą być... do góry. Tak, udało się. Boże, czemu ktoś to podwracał? Tak przynajmniej mi się wydaje. Dawaj, leć. co to w ogóle mogę robić? Sterowanie za pomocą miotu? Nie potrzeba, ja wiem, co robię. Tak mi się wydaje. Potrzebuję troszeczkę poćwiczyć i wszystko będzie dobrze. O kurde, o! Ledwo mi się udało. Aby się odczepił ode mnie. Bo ja nie umiem aż tak dobrze latać, żeby unikać jego ciosów mackami. Dawaj, kurde, da się jeszcze bardziej przyspieszyć czy coś? Chyba nie za bardzo. Już tak! I've got this. Dobry, dobry. I got this! Tare, nie byłbym taki pewien! Nie byłbym taki pewien, że masz to tak, jakbyś chciał. Dobrze, że tutaj nie ma Quidditcha, bo bym chyba 5 razy zginął podczas meczu. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Postaram się. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Na dół, miotło, na dół. Rozkazuję ci. Sekundo. Momento. O Boże, wracaj do misji. Wracaj do misji, mówiłem. Nie mam pojęcia, co tu się właściwie dzieje. Nie wiem, co tu się... Ale to góry, góry! Do góry! No jest fajnie, ale kurde, nie ogarniam kompletnie, jak się lata w tej miotle. Może się tak łatwo nie da spaść. Jakby to była fizyka z Red Dead'a, to już po mnie. O, bo... Ojej. Do góry, na dół. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ta. Przyspiesz. O Boże, jak wygodnie. Także szok. Co? Co on powiedział? Czy jestem gotowy na hipogryfa? No ba. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. No, widzę, zaraz się rozpadnie. That's a bit of solid architecture, isn't it? No, elegancki, kurde, ten. Coś. A patrz, kurde, jestem szybki Bill. Do góry. Ja naprawdę, niełatwo mi latać na tym. Coś wygląda. Lądujemy! A pozbieram sobie troszeczkę mocy, nie wiem skąd ta moc się zbiera w tej miotle, ale... No i tak to się robi. Spokojnie, patrz, boom! Idealnie. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But Professor, enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Da. Prawie się zabiłem 10 razy.
Ale okej, okay, dzięki za poparcie. Może zostanę politykiem. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitch's in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Okidoki. Aha, czyli mogę sobie kupić te. To było fajne, no bo powiem szczerze, na nogach zasuwać wszędzie to jest trochę niewygodnie. O, o, dawaj, dawaj mytłę. Napad, to jest napad. Dobrze ci idzie. Bardzo dobrze. Co tam mogę w ogóle zrobić? Dostanę jakieś info. O, 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 coś tam było. Co, cofaj się, kurde, chcę to posłuchać. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Okej. Okay. Co to jest? Nie wiem. Przeczytaj pocztę. Czytaj pocztę. I require assistance with a delivery, and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Okay. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. O tak, ta misja mnie interesuje. Słyszałem, że tu właśnie można mieć takie miejsce, gdzie można sobie spokojnie porozkładać wszystkie swoje klamoty, jakieś tam stoły do zaklęć i tak dalej, także z przyjemnością bym się może udał do niej. Zaklęcie wyczarowujące, Evanesco, magiczny wzór wyczarowania? Pokój życzeń, to mnie interesuje najbardziej. Poszedłbym tam teraz, właśnie w tej chwili. Mnie interesuje, jak po prostu będzie to wszystko wyglądać i chciałbym mieć własny pokój, gdzie mógłbym tworzyć eliksiry i tak dalej. To mi się przy... O, a tutaj sobie pozbieram. Dzień dobry panowie. Revelio, dodatkowy eks mi się przyda. Dzwony trzech sióstr. Dzwony trzech sióstr są podobno hołdem złożonym trzem, podobnie nazwanym, pięknym, stromym grzbietom, które majestatycznie wznoszą się nad wąwozem Wargreshire. Krążą pogłoski, że słychać je w dolinie po drugiej stronie Highlandów, kiedy dzwonią w zamku. Tajemnicze dzwonienie od lat wprawia mieszkańców w zakłopotanie. Gdzie tu się wchodzi? A gdzie tu się wchodzi? Chwila, chwila. Tędy. Pogubiłem się. O, proszę bardzo, moja zbroja zbije nie ma kolor na ciemny. Fajnie, jakby tak można było skustomizować tą zbroję. Po swojemu sobie ją pozmieniać. Dobra, dawaj. Misja. Pokój życzeń. To mnie interesuje. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Oho. Trzeba będzie ją znaleźć. Dobrze się w idealnym miejscu znalazł. To jest ciekawe bardzo. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Off to you, professor. Gdzie byłem to nam zamknąć jak... Kurde, zamknięta na zawsze. Nikt już nie otworzy tego pokoju życzeń. Chociaż... niestety się da. Też nie wiem, czy miałbym ją zamykać, ale byłoby ciekawie. To jest room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it.
There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Mhm. Dawaj. Dobra, trzeba sobie tutaj wykierować. A, X i E. Aj, proszę bardzo. Łatwizna. Evanesco. Drużynie Dimitrescu. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Tak, wiem, kobito, wiem, co mam robić. Gdzie to jest Evanesco? A tutaj jest, okej. Okay. Se wezmę na to i cyk. Excellent work. A co się stało z tymi rzeczami? You are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Dziwne to jest. No, okej. Okay. Merlin's name is that elf. Może go zniknąłem tym zaklęciem, amen. Co tutaj jest? Jakaś kartka. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. Mm-hmm. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Mm-hmm. Yes, professor. Dobra. Czekałem na ciebie całe wieki. Może przydzielono ci kilka cali pergaminu więcej niż się spodziewałaś? Proszę, daj znać, jeśli chcesz się jeszcze spotkać. Pozdrawiam. Nie kojarzę nikogo o takim imieniu. Chociaż kto wie. Czy coś tutaj można znaleźć? O, tak sobie walnę. Może będzie łatwiej wyszukać coś tutaj, żeby nie pomyliłaś. Tam jest jakaś skrzynka. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Co ty do mnie gadasz? Zobrazuj, jak użyję insygnio śmierci, to koniec, po tobie. Ale to zaklęcie jest naprawdę fajne. Do widzenia, puf, nie macie. Gdzie to jest? Tam coś czerwonego jest. Myślę, że to nie jest żywe. Jakieś kurde kałamarnice wielkie, którymi zjedzą? Znaczy meduzy, nie kałamarnice. Jakieś świeczki tutaj są, tu jest... Mogę tam wejść? to sobie mogę przeciągnąć. To dawaj, do mnie. Czy coś tam znajdę, czy to chodzi o to, żeby po prostu tam wskoczyć na górę? A to właśnie jest ciekawe. Chodź. Lewioso. Tylko do mnie. Do mnie. Do mnie, kurde. Dawaj. Okej, a dam radę na to wskoczyć? Chyba dam. Skakuj. Tam jest jakaś skrzynka. Tutaj też dam radę wskoczyć. Oczywiście, że dam radę wskoczyć. To za pytanie. Mogę tutaj zjechać pewnie. Kurde, to wyglądało tak, jakbym zjeżdżał, kurde, do piekła, nie? To było straszne. To jest w ogóle coś, co mogę wypić, proszę bardzo. Jakaś, kurde, stara pewnie tutaj herbata, będąca tutaj od 60 lat, a ja ją se... O Boże, to jest dziwne. Trącnę, żeby nie progresować fabuły i żeby się rozejrzeć. Tam coś widzę u góry, tam coś jest jakieś niebieskie, tam jest coś tam. Tutaj mogę sobie użyć tego i dzięki temu sobie przejdę. Chyba jest fabularnie. To wszystko wygląda tak, jakby się trzymało tak na styk. No. Przykro mi się zrobiło tego. Tej zbroi, mimo że chciała mnie przed chwilą zarąbać. Dobra, tam coś widzę. Mogę to przyciągnąć? Akio, no tak. Dawaj. Oby nie pominął rzeczy, a tak coś widzę, że kurde pomijam. To mogę kibel mogę spuścić, to jest spoko. Pokój poczuł się urażony, bo nie wziąłem kąpieli. Jaki pyskaty. No w sumie, jak śmierdzi, to trzeba się umyć. A jakie to jest tutaj, to mogę sobie poobcinać. To raczej nie przeskoczę, chociaż bym chciał. To są takie specjalne ściany, których nie da się przejść. Jakby się chciało przejść, no to już po ptokach, co to mogę? To sobie popstukać, tak? To jest ten kamień szlifierski. Łoje, to jest ładnie. Pewnie z ray tracingiem to by wyglądało niesamowicie, ale... Raczej sobie go nie odpalę. How does anyone other than a house elf manage to get around in here?
Czy ja pominąłem te skrzynki, które tam są? Ja bym chciał się do nich dostać. Cofnij się. Cofnij się. Już nie musisz się skradać. Możesz już normalnie chodzić. Weź tutaj, przebiegnij się z powrotem. Ja chcę sobie odzyskać te skrzynki. Dawaj. Chcę sobie je pozbierać. Chyba, że to jest skrzynka ta tutaj. Oha, dobra. Wszystko jasno, to była skrzynka, którą mogę przenieść. A mi się wydawało, że to nie jest to. A biegnij, ziomek. Nie, kurde. Weź się, nie kulej. O, tutaj. Co to jest? Myślałem, że to jest na niebiesko świeci. Dobra, to idę tam, gdzie miałem iść. Dawało mi się, że tam coś pominąłem. Pewnie pominę dużo rzeczy w tym pokoju. Mimo, że to jest tak jakby tunelowy ten... Tunelowe przejście i tak dalej. Więc nie powinienem jakby móc się zgubić, no ale... Różnie bywa. To jest jakaś harmonijka. To jest następna rzecz, którą mogę znikać. O, proszę bardzo. To jak ten skrzat zapewne. Co ty gadasz? Co, mogę puścić muzyczkę? Co? Revelio. O, jakaś roślinka, mogę ją ten? Piękne to było. Złapało mnie za serce. No, czyli to pewnie muszę wyciągnąć. Co? Dawaj. Wakio. Teraz mogę sobie przejść pod spodem. Okej. Okay. No, rzeczywiście, jakby to się nie podświetlało, to możliwe, że bym to pominął. Aha, o to chodzi. Okej, to mogłem kliknąć szukaj, co? O, mogłem kliknąć szukaj. Mogłem kliknąć, o. Ale to nadal jest chyba nie o to chodzi, tak mi się wydaje. Chociaż może chodziło o to, kurde, nakombinowałem się tyle i w ogóle przyciągnąłem skrzynkę tą, tamtą. Da się w ogóle jakoś w jakiś sposób złapać tego? Nie wiem, czy jak tutaj podchodzi na te wszystkie rzeczy. Nie chcę mi się tego szukać. Idę dalej. Widzę, że zaczynam zwalniać, więc wchodzę w fabularną rzecz. Znaczy, no. Idę tam, gdzie miałem iść. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are! Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room, like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Yourself quite a canvas to work with. Ja myślałem o takim innym pokoju, ale może być. What you do with the space. Ah,
And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Okay. Ulokowano biurko opisu. Użyj go, aby odkryć magiczne właściwości dowolnego, niezidentyfikowanego wyposażenia. Okej. Okay. Mogę to zrobić teraz? Wyposażenie, zidentyfikuj. Mam jedną taką rzecz. Garbowana peleryna. Myślałem, że to będzie coś lepszego. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. No dobra. To tutaj mogę jeszcze zrobić. Nazywa jest profesor Weasley, ale tutaj trochę pusto jest, nie mogę czegoś więcej zrobić, pewnie jak pogadam z nią, to będę mógł pewnie dołożyć coś więcej tutaj. No dobra, halo? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. No dobra, zaklęcie wyczarowujące, no dobra, lecimy. Hop, 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 jest. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Dobra, dawaj. Jeszcze chciałbym odwiedzić sklep, który jakby... Szybkie nowe zaklęcia. Dobra. Wyczarowujące. Lumos. Pozwala widzieć w ciemnościach. Nie. To. Zaklęcie wyczarowujące. Chciałbym odwiedzić jeszcze sklep z miotłami, ponieważ chciałbym sobie jakąś taką kupić. Dobra, wyczarowuję. Dawaj. Eliksiry. Co tu jeszcze można? Zielarstwo. Narzędzia. Zaklęte przedmioty, których można użyć w pokoju życzeń. Wiszące ozdoby. O kurde, obrazy w pokoju życzeń. Dekoracje. Łopanie. Meble. Dywany. Siedzenia. Boże, Simsy to są? Eliksiry. Małe naukowe stanowisko do eliksirów. Małe botaniczne stanowisko do eliksirów. Małe elektryczne stanowisko do eliksirów i małe gotyckie stanowisko do eliksirów. Chciałbym móc zobaczyć z bliska to. Ale co to jest? Naukowe stanowisko do eliksirów w kształcie litery T, elektryczne stanowisko gotyckie, tylko że większe. Przydawane przez księgi i zwoje. No tak, to pewnie jest kurde, kupę forsy trzeba wydać na to. Trzeba będzie to zobaczyć to. Odwiedzić ten sklep z tymi wszystkimi stanowiskami, jakie można tam zakupić. Małe naukowe stanowisko do eliksirów, małe botaniczne. Okej, okay. Powiem szczerze, jakoś tego gotyckie. Dawaj gotyckie, cyk, bum. Bilans stanowisk do eliksirów. Ukończ więcej misji, aby zwiększyć bilans wyczarowań w pokoju za życzeń. Ojejku, czyli nie mogę więcej mieć, tak? Aha, ja sobie mogę tutaj wybrać bez problemu. Coś takiego, coś takiego. Okej, okay, czy taki zwykły, wiadomo. To jest taki z takim czymś tam, okej, okay, fajne. Tu jest coś takiego, a tu jest coś takiego. Ja myślę, że podobał mi się ten, o, to jest dosyć fajne stanowisko, wbiorę sobie to, jednak wezmę sobie botaniczne. Mamy botaniczne stanowisko, aha, wyczaruj. Zmień kolor, okej, okay, mogę sobie kolor zmienić. Czerwony, biały, różowy, zielony, niebieski, czarny. A powiem szczerze, wezmę sobie czerwony, a co? Wyczaruj. Czyli nie mogę za bardzo więcej wyczarować rzeczy.
Nie, wyczaruj strój. Stół zielarski. Dobra, wyłażę. Mam. Teraz chciałbym stół zielarski. Skaczący kociołek? Uważaj losowy eliksir? Okej. To teraz zielarstwo. Dobra, cyk. Botaniczny stół, to zablokowane jest. Ale to nie w tym miejscu chyba. Halo. Chyba w innym miejscu teraz mogę to wyczarować, tak mi się wydaje. Już nie mogę tego nałożyć na ten stolik, tak mi się wydaje. Dawaj, cyk. Eliksir zielarstwa, cyk. Co tu mogę wziąć? Chyba mogę wziąć po prostu chyba cokolwiek, to sobie mogę potem powybierać. Czyli taki jest, to chyba nie ma znaczenia nawet co, gdzie, jak. Okej, tu jest coś takiego. Z jedną małą donicą, wszystkie są takie same mimo wszystko. Z tą lampą wygląda fajnie, chociaż nie, to ostatnie wygląda fajnie. Gotycki, dawaj. Zmień kolor na czerwony. Wyczarowany. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. No, proszę bardzo. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Co dowiedzieć się więcej o Smyku? Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than Smyk. I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Czy będzie moim doradcą, to? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Mm-hmm. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. No pewnie, chętnie się nauczę. Portrety czarodziejstwa, o proszę bardzo. Kolekcje wolno stojące lampy. And then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Okej, okay, dużo tutaj uczę się rzeczy, które mogą ranić ludzi. Spoko, zarąbiście. Co tu mogę wytworzyć sobie? Mam tutaj troszeczkę tego i tamtego. Endorus, co wzmacnia ochronę osoby, która go wypije. Przez krótki czas zwiększa obrażenia zadawane przez ten. Dobra, chciałem sobie tylko zobaczyć, co mogę wytworzyć na przykład w tej chwili, nie? Wytworzę sobie coś, na przykład jakiś ten, miksturkę, proszę bardzo. Tu się wytwarza miksturka, a tutaj sobie wezmę coś do wytwarzania Dyptam, Malwa, Mandragora, Ślaz. Niewłaściwy rozmiar to potrzebuje, żeby stworzyć ślaz, potrzebuje dużej tej doniczki. A zapewne to kosztuje. Rdest ptasi, Malwa. Malwa się przydaje, żeby na przykład móc robić te całe... O, to sobie wezmę. Dyptam. Do tego całego, do tych ulepszonych tych, może nie ulepszonych, co ja pierdzielę, do mikstur kurde leczniczych, tak jest. Dobra, chcę nauczyć się tego, transmutacji, dawaj. I'm ready for the next lesson, professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Mam go dużo. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Jestem gotowy. I have the moonstone you requested, professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Okej. Wyczaruj dekoracje ścienne i wyczaruj dekoracje podłogowe. Boom. No dobra, co to mogę wyczarować? Biuro opisu, które można używać do zbadania. Aha, to ja mam takie coś, biuro opisu, okej. Wiszące ozdoby, proszę, uskrzydlone lustro, owalne lustro, albo długie lustro. A niech będzie uskrzydlone, wybierz.
Przedmiot pozagrywalną przestrzenią? O, o. Tutaj na przykład, proszę bardzo. Tylko coś tak kurde niewygodnie tutaj będzie. Coś tyle już tutaj jest luster, że naprawdę. Ale niech będzie. Mogę mieć takie. Takie. Dobra, spokojnie, długie lustro. Nie no, oczywiście, że wybieram to, co chciałem na początku. Bo jest dosyć fajne. Ja bym sobie troszeczkę je obniżył, czy nie mogę za bardzo. O, proszę bardzo, żeby mniej więcej było widać mnie, nie? Coś tu mogę zmienić? Zmień rozmiar? No jest na płaskiej powierzchni, ogarnij się, gro. Aha, czyli to mogę... Aha, tak, 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 okej. Okay. Wbiorę to normalne. Może by dało się to trochę obniżyć? Nie za bardzo. No dobra, tyle ile się uda, tyle się uda. Nie mogę nic więcej zrobić. Włącz przyklejanie? Nie, no, wszystko jest okej, okay, proszę bardzo. Lustro jest dodane. Widać mnie w lustrze? No... No nie za bardzo, okej. Okay. Dobra, co to dalej można jeszcze wyczarować? Cofnij. Lustro jest ogarnięte. To teraz co? No tylko mogłem tutaj lustro wyczarować, tak? Tak. Nie mam jeszcze żadnych innych dodatkowych rzeczy. Dywany, proszę, proszę. Dawaj. Wybierz. Dywan numer jeden. Okej, okay, to nie jest dywan, to co tutaj jest, okej. Okay. Mam coś takiego... No, pewnie kolorystyka tych całych domów, te. No to sobie walnę tutaj tak, tylko czy mogę to na przykład obrócić? Mogę obracać. O, tak... Tak jakoś mogę. Chyba to... Ten dywan będzie taki kompletnie z dupy tutaj, ale nieważne. Cyk! Mogę jeszcze zmienić rozmiar, ale to już mniejsza. Mogę zmienić kolor! Nie, nie chciałem tego. Ja mogę zmienić kolor. A, ja kurde sobie myślałem, że co tam to siam to. No dobra, nieważne. Niech będzie to jak jest. Następny. Potem to będę tak zmieniał pewnie. Jak nie zapomnę. Naukowe biurko. Dobra, czekaj, gdzie mogłoby nam było to dać? Może gdzieś tutaj, co? Obróć. Pewnie, że obraca i przedmiot. Co to ma być? A można tutaj dać. Naukowe biurko. Akademickie biurko do przeglądania swoich notatek i pisania kolejnych, wow. Botaniczne biurko. Elektryczne biurko. Ale nie, to jest zakład najgorszy. To wygląda fajnie. Zmienię kolor na czerwony oczywiście, bo skoro dałem już czerwone tam, to dam i tutaj. Wyczaruj, cyk. Akurat to jest za... Ten, czy nie mógłbym tego jakoś przesunąć? No, chyba nie za bardzo. Albo pewnie mógłbym, ale tu na razie sobie porozteguję wszystko, co tutaj mogę zrobić. Do dzieła. Jakaś lampa. Lampa naukowa stojąca. Nie wiem, gdzie to położyć. Nie jestem dekoratorem wnętrz. Nie mam pojęcia, jak to, gdzie to położyć sensownie. Ale weź tutaj na przykład w tym... Nie no, ja nie umiem po prostu u tego wywać tych... No, ustawiać tych wszystkich rzeczy. Nie jestem dobry w takich rzeczach. No, ale nieważne. Mogę sobie dać takie coś. Dać tak. O, to jest fajne, ze świecące. O, to jest jeszcze takie bardziej klimatyczne. A to już w ogóle nie, no, to jest jakieś takie dziwne. To mi się podoba. No, niech będzie. Mogę jakiś kolor zmienić? Mogę zmienić kolor. Na czerwony, oczywiście. Cyk. A jak wszystko będzie na czerwony? Cyk, czaruj. Czary, mary, hokus pokus. Ram, pom, 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 pom. Obrazy pokoju życzeń. O Boże, ty z obrazów. Holy Jesus. No to jest. Portret niuchacza i czarownicy? Co? Jakieś zboczne rzeczy. Portret czarodzieja, może jakaś czarodziejka fajna będzie. Dawaj. Nie. No dawaj coś. A nie, to nie jest zbyt fajne. Tutaj jest jakaś portret zapatrzonej czarownicy, ta. Elegancki portret. No to dawaj. Cyk, gdzie to wydać? Do góry, do góry. Ustaw się ładnie. O, czy to jest prosto, to już jest inna sprawa. Wyczaruj! Jest i portret. Co tu jeszcze można by było zrobić? Jest ten skrzat, ale nie za bardzo. To jest takie średnie. To jest też takie średnie. No, to jest takie w miarę. Chyba sobie ustawię to trzecie. Takie... Gentleman na tym obrazie jest. Cyk. Pyk. Okej, okay, co tu jeszcze mogę... tutaj są jeszcze jakieś takie rzeczy. Obraz Feniksa, no Feniks to musi być. Feniks popiołowo obecny. Dawaj.
Może trochę niżej gdzieś, żeby to jeszcze jakoś sensownie miało mogło wyglądać. Dawaj. Tutaj niżej na przykład. O. Cyk, Feniks. Następny, co to jest? Obraz Dirdryka? Co to jest? No tutaj gdzieś, o, na środku, cyk. Dirikaka? Co to jest Dirikaka? Nie wiem, co to jest Dirikaka, ale fajne. Nie, może to jest jedno z tych zwierząt latających. Dobra, czyli to mam ogarnięte. Teraz tutaj jakieś meble, siedzenia, fotele, ja pierdzielę. Wybierz. No to jest coś takiego, to wygląda dosłownie tak samo jak tamto, co koło, którym, koło czego stoi tamta Weasleyowa. O, to, no pewnie, oczywiście, tylko gdzie by to postawić? Może gdzieś tutaj, proszę bardzo. Nie mam pojęcia, dobra, ustawię to tak, może gdzieś tutaj będę mógł sobie jakoś tutaj walnąć ten stół czy coś, więc sobie tutaj ustawię. To jest kolor czerwony, jak widzę, i to mi się podoba, niech będzie elegancko. Czy mogę stół wyczarować? Powinienem móc. No i oczywiście mogę. Co ja zaraz zobaczę, jaki taki elegancki ten stół może być. No to jest takie... A, to jest takie... A, to jest takie... A to jest takie... No to jest takie... A, ale niech będzie. Niech będzie, czemu by nie. Cyk. No, podaj mi chwilę, no. Jeszcze tutaj położyć krzesło z drugiej strony, no bo trzeba być eleganckim, kurde, tym. Gospodarzem, nie? Czy nie? Cyk, bum. Ciekawe, coś mogę jeszcze położyć na górę. Statuetki jakieś, a nie mam dostępnych. Sezonowe dekoracje, o, też nie mam dostępnych. No to sobie poukładałem wszystko. Dekoracje, no dobra. Już idę, koleżanko. Znaczy, pani nauczycielka. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. No dokładnie, zanim rzeczy są niebieskie, więc chciałbym je zmienić na czerwony. Dobra, czyli tak, a... X, uwaga, uwaga, A i O. No i proste, udało się. Na początku myślałem, że ta minigierka jest trudna, ale nie, nie jest taka trudna. Nie masz takich skomplikowanych wzorów. Okej, nowe zaklęcie. Boże, no dobra. Cyk. No to co ja bym tu chciał zmienić? To jest za tobą, znaczy za panią oczywiście. Cyk. Ja bym chciał tutaj dać to, cyk, nie czerwony kolor oczywiście, no i teraz mogę to robić, to co chciałem, czyli zmieniać miejsce, położenie i tak dalej. Dawaj, cyk, też bym sobie chciał dać tą taką, o, to chciałem dać, cyk, zmień kolor na niebieski, na czerwony i cyk, pyk. Fajnie, fajnie, też sobie pewnie nie mogę zmienić wygląd tego miejsca, tego czegoś. Albo nawet nie, ale czerwony kolor może być. Co tutaj jeszcze mogę zmienić? To mogę zmienić? Co tu się... Nie to, to. Mogę to zmienić? Nauk sztuk teatralnych? Dawaj na czerwono. Haha, wiem, że jestem ślizgonem i powinienem na niej zielono, ale niech będzie czerwono. O, chociaż mógłbym zmienić to na zielono. Ale wygląda fajnie z tym czerwonym. Ja bym chciał to przenieść. Cyk. Chciałbym to móc, o, przenieść dalej, o, proszę bardzo. Troszeczkę zasłoni to może, ale nieważne. Proszę bardzo, nie to chciałem tak zrobić, bo za daleko było od tego. Też mogę przenieść? Dawaj, bliżej, do obrazu, przy ścianie, żeby było. Proszę bardzo, cyk, no i to jest to, kurde. Dawaj, co mogę tutaj zrobić? Zmień kolor, na czerwony, dawaj. Ale fajne to jest, no nie, niezła zabawa, no, to trzeba przyznać. Coś tu jeszcze mogę zmienić? Chyba tutaj mogę zmienić coś jeszcze. Zmień kolor. Na czerwony dawaj, co ty tutaj wyprawiasz? Cyk, czerwony. To też mogę? Nie mogę tego od razu zmienić wszystkiego? No dobra. Dawaj czerwony kolor, pyk. Czerwony, cyk. Ja to zmienię na zielony pewnie, tak czy siak. Skoro jestem tym ślizgonem, no to haro. Haro! Cyk. Tutaj coś jeszcze mogę zrobić? Ło kurde, no... A czego ja tutaj nie mogę zrobić? Ja pierdzielę. Jestem po prostu w szoku trochę, co tutaj mogę zrobić. Chyba w tym odcinku nie pójdę po prostu po tą miotłę i pójdę w następny. Żeby zobaczyć mniej więcej, ile to kosztuje i tak dalej.
Bum. Że tu można wszystko zmienić. Ja pierdzielę. Mój Boże. Tu można wszystko pozmieniać. Ja pierdzielę. Ale cyk, na razie nie mogę nic dodatkowego mieć, bo tego nie zdobyłem. Pewnie gdzieś podczas moich przygód znajdę. Dawaj, Jezus. Ale fajnie. Wszystko sobie mogę na czerwono walnąć. Tak, jestem zdumny. Zdumny jestem z tego. Wszystko na gryfindorsko odmaluję. To nie jest chyba dobry kolor. Myślę, że do następnego odcinka zmienię na ten. Na zielony. Chociaż w sumie, co mi to szkodzi? Dawaj. Pum. Dawaj następne. Ja pierdzielę, wszystko koloruję. Dawaj, cyk. I to też, dawaj. Bum. Cyk. A może nawet jakiś inny kolor, przecież tu jest jeszcze żółty na przykład. Ale dobra, na razie nie będzie na czerwono. No i proszę bardzo. O, tutaj zostało jeszcze. A ty skądżeś tu się, co ty wyprawiasz? Gdzie jest czerwony kolor, ja się pytam. O. Świetne to jest, naprawdę. Przez tej strony chyba czerwony musi być? Chociaż? Tamtej strony... A tak, jak najbardziej. Dawaj. Wszystko będzie na czerwono. Krwiście, Czysta krew i te sprawy, tak jest. Czysta krew. Prawdziwego czarodzieja, a jak? Starożytna magia? To nie wszyscy mogą umieć. No chyba, że ktoś jest graczem, to wtedy może. Ło, co się stało? Dawaj, cyk. Zmieniaj wszystko na czerwono. Yeah. Satysfakcjonujące to jest, nie będę udawał. No, tu też chcę zmienić na czerwony kolor. Dawaj. Dawaj, czerwony. Czerwone jarmarki. To chyba zmieniłem się czerwony? Mi się wydaje? Nie, ale jaja. Wydawało mi się, że zmieniłem. To jeszcze teraz niżej? Nie, to jest już chyba pozmieniane. Dość tego, dość. Pozmieniane tutaj ile się dało, tyle się... Jeszcze sufit mogę zmienić kolor? Co to są jakieś żarty? Dobra, jak z tą kartkę tutaj? Ha, to są kartki, których nie mogę zebrać. Dobra, nieważne. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Czy na coś jeden jeszcze chce? I have some questions about alteration, professor. Yes? No bo to jeszcze z nim pogadam i zakończę. How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. Co robi zaklęcie zmieniające? What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. To już wiem. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. No, nie możesz mi już nic więcej powiedzieć, Panie Profesor, więc no cóż. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Zobaczymy w następnym odcinku z tego pięknego dziedzictwa Hogwartu. W następnym odcinku ruszam dalej za przygodą. Siema.